Dziś w święto Matki Bożej Różańcowej w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, dokona aktu zawierzenia narodu i kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. Uroczysta prześwięta rozpocznie się o 18.00. Transmisja w Telewizji Trwam i Radio Maria. Od 3 października w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu trwają rekolekcje narodowe przypominające postać Świętego Józefa. Ich zwieńczeniem jest dzisiejszy akt zawierzenia narodu i kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Kościół zawierza się świętemu Józefowi tak jak kiedyś zawierzył świętemu Józefowi Bóg, zawierzył na świętą Marię Pannę i swojego syna Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Święty Józef jest opiekunem kościoła, jest szczególnym patronem kościoła i w różnych przełomowych momentach kościół zwracał się do świętego Józefa z prośbą, o pomoc, o wstawiennictwo. Święty Józef to postać bardzo aktualna. Dziś, kiedy Kościół, rodzina, wartość ludzkiego życia są poddawane wielorakim próbom, jego wsparcie jest szczególnie potrzebne, zwraca uwagę ksiądz profesor Jan Machniak. Dzisiaj święty Józef jest szczególnym opiekunem rodzin, jest szczególnym opiekunem Ojców, mężów, tych, którzy przeżywają kryzys tożsamości, którzy szukają jakiegoś punktu odniesienia, identyfikacji dla siebie. Święty Józef jest wzorem tego męża, który broni życia, przyjmuje życie, który troszczy się o opieką, otacza opieką życie. Uroczysta Msza Święta, podczas której przewodniczący episkopatu, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, zawierzy Świętemu Józefowi naród i Kościół w Polsce, rozpocznie się o godzinie 18.00 w Kaliskim Sanktuarium transmisję wydarzeń przeprowadzą telewizja Trwam i Radio Maryja Zawierzenie odbywa się w roku który został ogłoszony przez papieża Franciszka rokiem Świętego Józefa